Witajcie, w dzisiejszym odcinku mówimy na temat konstrukcji drewnianych. Nie trudno się domyśleć, że są to kolejki zbudowane z drewna. Szyny są oczywiście stalowe, a dokładniej wytwarzane najczęściej z laminowanej stali. Drewniane kolejki znajdują się w wielu parkach, jednak są to bardzo stare konstrukcje albo stosunkowo młode. W latach 80., kiedy wkroczyły zaawansowane technologie i nieograniczone możliwości gięcia torów na kolejkach stalowych, rozpoczął się powolny spadek popularności drewniaków. Drewniane kolejki górskie w przeciwieństwie do stalowych są zdecydowanie droższe w utrzymaniu. Konstrukcja wymaga dużej ilości nakładów finansowych, aby utrzymać ją w dobrym stanie technicznym. Drewniaki potrzebują regularnych przeglądów i konserwacji drewna przed szkodnikami czy naturalnym rozkładem. W 2006 roku powrócił trend na olbrzymie drewniane kolejki. W Stanach Zjednoczonych zaczęto otwierać nowe przejażdżki tego typu. Jedną z nich jest El Toro w Six Flags Great Adventure. Moda na konstrukcje drewniane przeszła też do Europy. W 2008 roku uruchomiona drewniaka o nazwie Mamut w parku Tripsdry. Potem w 2012 roku niemiecki Europa Park uruchomił kolejkę Wooden Timber Coaster. W 2000 roku park rozrywki Kings Island oddał do użytku kolejkę Son of the Beast, zaprojektowaną przez legendarnego projektanta Wernera Stengela. Roller coaster pobił wiele rekordów świata. Był to także pierwszy drewniany roller coaster posiadający na trasie 27-metrową pionową pętlę. Przejażdżka była otwarta z wielkim hukiem, usłyszeli o niej wszyscy amatorzy kolejek górskich. Jednak po kilku latach usunięto inwersję z powodu wielu incydentów i skarg pasażerów. Ostatecznie przejażdżkę rozebrano w 2012 roku. 23 maja 2015 roku uruchomiono kolejkę Twisted Colossus w parku rozrywki Six Flags Magic Mountain. Przejażdżka posiada dwie inwersje, jednak są to korkociągi, a nie pionowe pętle. Pierwszym na świecie launch wooden coasterem jest Lightning Rod w parku rozrywki Dollywood, który należy do słynnej piosenkarki Dolly Parton. Pociągi osiągają tutaj prędkość 117 km na godzinę. Jednym z najbardziej znaczących producentów drewniaków jest firma Intamin. Tradycyjne wooden coastery budowane są na miejscu, warstwa po warstwie. Intamin wprowadził technologię prefabrykowania toru, która polega na wytwarzaniu w fabryce sekcji mierzących najczęściej 7,6 m. Tor na miejscu jest po prostu składany w całość, co pozwala na szybszą budowę w porównaniu do tradycyjnego sposobu budowy. Na dzisiaj to tyle. Na kolejne wydanie programu zapraszamy już niebawem.